Siema widzowie, dzisiaj pokażę wam jednego sneaky peeka. Wiem, że to jest taki odcinek jakby... No jak to się nazwać, no... Taki odcinek dla, nie wiem, początkujących, albo którzy nie widzieli. Nagrałem to na OBS-ie, bo jeden widz mi polecił OBS-a. A więc tak, co się zmieniło w Trello? Jeszcze wam pokażę Trello, wiecie. W Trello się zmieniło tak. Nef Cars, ale coś takiego już, że będzie tutaj, są tutaj ceny. BMW A30 na BMW A39 będzie kosztowała nas 30 tysięcy do 99 tysięcy. I ja będę sobie, jak będzie update, to sobie od razu kupię tą BMW-kę, bo jest bardzo fajna. I kupię sobie Audi RS6. Będzie kosztować 99 tysięcy. A czy może kosztować na przykład 40, ale do 99 tysięcy. To jest tak samo. To będzie Honda Accord. Seat Leo, to chyba każdy wie. Tutaj będzie Mazda 6. Nie wiem, jak się mówi Mazer. Mazer to chyba jest Mazda, nie? Z tego co mi się wydaje. Tutaj jeszcze nie wiadomo jaka cena. Znaczy ten, nie wiadomo, tylko tutaj nie będę mu stawiać cen chyba. Z tego co widziałem w Google. A więc co? Już dwa auta są zrobione. Podoba mi się to, że są te auta zrobione, co je powiedziałem przed chwilą, czyli BMW A39 i Audi RS6. 22%, więc spoko. Toyota Corona to jeszcze nie jest zrobiona. Audi E4 jeszcze nie, Seat jeszcze nie, Mazda 6, jak to się w ogóle nazywa, Honda Accord jeszcze nie. No bo wiadomo, te dwa auta dopiero dodali, nie, do tego Nef Cars. Nie wiem, czy będą wszystkie auta, ale mam nadzieję, że będzie przynajmniej z tych wszystkich, to będzie przynajmniej Audi RS6 i BMW. Dobra. I ten Seat Leo jest fajny, fajny. Dobra, na razie jeszcze nie przechodzimy do Discorda, do sneak peek. Przechodzimy sobie tutaj, no nic się nie zmieniło. Ale no mam nadzieję, że się zmieni. Jak coś, to tutaj mamy screeny zrobione, Budlinks jeszcze nie, i roads, i tak. Teraz przechodzimy do miejscowości, jakie są zrobione. 67%, czyli tam jak tutaj. Nie, przepraszam. Jak tutaj, to jest 67, i tutaj też jest 67. Derwowo leśna street zrobione. Krupy jeszcze nie, ale pewnie może około może 28 będą zrobione. We wrześniu może będzie, 1 września może Stary Jarosław, a jeszcze nie jest zrobiony niestety. Stary Jarosław jest całkiem spory, chyba nie jest większy od Krupy, bo Krupy są takie całkiem spore, no spore, ale no nie ten. Możecie oczywiście sobie zobaczyć na Google Maps, nie? Co, jakie to jest duże. No oczywiście w Polish Car Driving to jest mniejsze, ale w prawdziwym życiu to jest większe po prostu. Pont nowo zrobione, ale pont nowo będzie takie małe, że jest znak pont nowo, że jest, nie? I przejedziecie z 20 metrów i nie ma pont nowa. Może nie 20, ale z 40 metrów. Może Grzybno skończone. I Norwestern sławno, czyli ten las sławnie. Wiem może, że każdy to widział, ale nagrywam to, bo jakby nikt nie widział, to no po prostu ma, nie? Dobra, przechodzimy sobie teraz do sneak peek. Pisałem za Maxem jak coś. I on tutaj mi wysłał Trello, jakby. Dobra.
Przechodzimy sobie teraz do Polish Card Living Sneak Peek. No i tutaj widać, że mamy tą chyba Mazdę i mamy tego. Albo to jest Mazda, albo to, nie wiem. A mi się wydaje, że to jest Mazda. Jak to jest Mazda, no to jak to nie, znaczy jak to nie jest Mazda, to sorry, ale znaczy jak to nie jest Mazda, to sorry. Ale po prostu nie znam się zbytnio na autach i jakby dziwnie to wygląda, jak dla mnie. Tutaj widać, że będzie przystanek. Tam pisze nie wiem co. Ale możemy sobie tutaj w tych, ale dalej nie wiedzieć, nie wiem co tam jest. Znak, że w lewo będzie jakaś miejscowość. Niestety, chyba że to jest. Nie, ale chyba tej miejscowości w. W tym. W DW205 nie będzie. Może będzie, może nie, nie wiem. No i to jest taki jeden z sneak peek 1746 Amex wysłał. To jest ogólnie Amex wysyła te. Jak to się nazywa? Sneak peeki. Już wysłał jedno. Powiedzmy, że to są cztery, nie? Znaczy to są cztery, bo zobaczcie, cyk. Więc cztery, pięć, sześć. Sześć, siedem. Siedem sneaky peeków już wysłał. Ale jak jutro będzie sneak peek, to będzie całkiem spoko. Nie robią jakoś szybko tego update'u do DW205. Update już nie ma 2 miesiące i ileś dni, nie wiem ile. Jakby no rozumiem, że nie ma już tak długo, bo na przykład może jak był ten update 4 lipca, to była tylko jedna miejscowość zrobiona lub dwie. Jakby pontonowo pewnie skończyli w jeden dzień, bo jakby to dla mnie nie problem. Bym mógł wam pokazać nawet ile się nagrywa, czekajcie. Gdzie tu jest, bo ja tutaj jestem. A 7 minut, dobra. Dopiero 7 minut. Dobra. Lecimy sobie do Discord. A jak coś się chcecie wbić, to piszcie w komentarzach serwer PCD. Jakby ja tutaj wklejam sneaky peeki. Sorry, Polska Living to zabieram, ale no też chcę mieć taką grupę, gdzie jest tak fajnie i mamy już czterech tutaj uczestników. Tutaj jest moderator groups i tutaj jest moderator groups. Ja jestem ownerem oczywiście, bo jestem twórcą tej grupy. Nie muszę być ownerem, ale jakby kto umie budować tak w pełni, niech napisze w komentarzach, dodam go i będzie ownerem. Maksymalnie 5 osób może być ownerem. I jak ktoś umie budować, to będziemy tworzyć na przykład no nie podobną grę do PCD, ale będziemy budować takie coś, że na przykład będzie miejscowość Kiku. Bo ja mieszkam w takiej miejscowości. Wiem, że może nie można mówić, ale jak coś, sorry, YouTube. Tutaj mamy do grania w PCD lub nawet w inne gry. Znaczy, no w PCD jakby często. A tak to tutaj wycinki, ciekawostki, na razie nic nie ma. Ale może coś będzie. Tutaj mamy no tą grupę. Tutaj będziemy też pisać update'y. Znaczy, tylko ja będę pisał. Znaczy, no, moderatory, na przykład ownery, na przykład, nie wiem, admini, no, admini grupy. Mogą tutaj pisać, oczywiście. Ale bym was prosił, jakbyście byli, na przykład, brak ról, jak ten uczestnik, czyli Warszawa 5467, to bym prosił was o. Żebyście nie pisali, ale postaram się zablokować na przykład, że ten, żeby ludzie tacy, którzy są bez ról, nie pisali, a którzy nie są role, to pisali. Żeby być na przykład takim moderatorem, to trzeba być aktywnym na tej grupie.
No trzeba patrzeć. Albo w sumie tutaj możemy dodać coś takiego, że tutaj można pisać i musicie być codziennie aktywni jakby. Jak coś, grupa się nazywa Server PCD i to jest taka miniaturka posata. I trzeba też przeczytać regulamin. Tutaj wiecie. Jak chcecie sobie przeczytać teraz, to weźcie sobie, stopujcie i ten. Dobra, jak wystopowaliście, to ja tutaj ten. 24 kwietnia napisałem. Dzień do, tutaj dobry. 27 lipca napisałem, a 4 lipca, no wiem, za długo. Ale postaram się, jak będzie update DW205, to że. Ja postaram się od razu wpisać, że update. Jakby nie wpiszę tego od razu, jak będzie update, bo na przykład mogę nie wiedzieć, kiedy będzie update. Czy nie wiadomo mi, kiedy będzie update. Ale w te wakacje niestety nie spodziewamy się update'u. Będzie on. No będzie we wrześniu na pewno. Ja twierdzę, że tak 5 będzie. Jakby był 1 września, no to spoko. Te wakacje niestety już się nie spodziewamy update'ów. Tylko jeden update w te wakacje. Bez sensu. Tak to dwa update'y były, nie? Jakby rok temu chyba były dwa, z tego co mi się nie wydaje. A ja jestem użytkownikiem 2020. 10 lipca. No ja tutaj jestem jakby taki, wiecie, nowy i wiecie. Ale także prawy przycisk myszy i kopiuj obraz i ten. I wiecie. Chicken Nuggets 3, yeah, oh. Co nowe? Welcome to codziennie tu jest nowe. Jak ktoś tutaj z Was jest na przykład moderatorem, adminem, bym bardzo Was prosił o do grupy dołączać. Znaczy, nie wiem, czy dacie rady, ale jak nie dacie rady, to zaproście mnie prosto do znajomych. To jest taka grupa. A to jest stara grupa, już niestety nie do. Po prostu już nikt nie funkcjonuje tam. Dobra, już się nagrywa ogólnie 13 minut. O Boże, źle. Gdyby ktoś pytał, ja mam kompa czyli laptopa za 2000. Nie jest to jakoś dużo, no, ale nie chcę też wydawać za dużo. Szczególnie, że na przykład mogę wydać, nie, na hulajnogę elektryczną, właśnie. Chyba sobie kupię hulajnogą tak za 1500. Bym kupił, nie wiem, za 500 zł, jak w ogóle jest taka hulajnoga, wątpię. Bym kupił taką hulajnogę, by się zepsuła, nie wiem, w 2 miesiące. Coś bym czuł. No tak to 1500 spoko, ale mój kolega kupił za 2000 ileś. I zepsuła mu się chyba w 2 miesiące? Czy tam 3? Nie, zepsuła mu się około 2 miesiące. 2 miesiące, no to około w sierpniu się zepsuło. Dobra. Trzeba tutaj ogarniać. Jak nie dacie rady wbić po prostu, to dodajcie mnie do znajomych. No, jak chcecie, to Alan PCD. Poczekajcie, bo dostałem chyba alert RCB. Poczekajcie chwilę. Czekajcie, gdzie tu się. Kurdi. Ale nieważne. Jeśli chwilę zaczekajcie. To potrwa mega, 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 mega. A nie, to jest kolega. Czekajcie.
Dobra. Już napisałem na Messengerze. Dobra, lecimy dalej, bo przedłużamy trochę. Nie chcę przedłużać, szczególnie, że po prostu nie chcę. Bo jak będzie trwał dłużej, to wam nie będzie się chciało oglądać. Ale dobra. Przeczytaliście to, życzę miłego dnia. Więc będę w sumie kończył odcinek. Fajnie było, ale się niestety skończyło. A więc co? Widzimy się może jutro, albo jeszcze dziś, ale nie wiem czy dzisiaj, wątpię, bo wstawię odcinek 23 około lub nawet później. Jak chcecie, to wbijcie. No, w sumie mój kanał, to no wiecie już w sumie. Dobra. To na razie, bo będę. Czy nie wiem, nie, no raczej nie. Będę o 23, tak 23:30 może. Zależy, czy będę montował. Dobra, widzimy się jutro. Fajnie było. I pa, pa.